Puls Biznesu. Do słuchania. Wiemy już, jak wygląda oglądanie telewizji i innych treści wideo przez Polaków. Teraz możemy więc porozmawiać o tym, jak właściwie robi się seriale i jak zmieniło się to w czasie pandemii. Najlepszym rozmówcą w tej sprawie jest Andrzej Muszyński, prezes giełdowej ATM Grupy, czyli największego niezależnego producenta w Polsce, przygotowującego seriale tak dla kluczowych rodzimych stacji telewizyjnych, w tym rzeczy fundamentalne dla polskich widzów jak Świat według Kiepskich, jak i dla globalnych gigantów w rodzaju HBO i Netflixa. Na początek pytam o to, co pandemia zmieniła w działalności firmy. Zaczął Pan od razu od mojego ulubionego tematu, ponieważ z tą pandemią zmagamy się od roku i naprawdę chyba wszyscy mamy jej dosyć. To, co się wydarzyło rok temu, zatrząsło całym przemysłem, zresztą nie tylko przecież naszym. Pamiętam, że pod koniec marca zaczęliśmy wygaszać wszystkie produkcje, no bo zrozumieliśmy, że nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności za narażanie ludzi, którzy przy tych produkcjach pracują. Tak jak wszyscy nie bardzo wiedzieliśmy, jak ogarnąć tę sytuację, no więc jedynym wyjściem było wstrzymanie produkcji i początek pracy nad procedurami. Konsultowaliśmy się z lekarzami, z ratownikami medycznymi, z nadawcami, z innymi producentami, z naszymi kierownikami produkcji. Próbowaliśmy wymyślić sposób, w jaki można by było kontynuować produkcję bezpiecznie. To trwało kilka miesięcy. Patrzyliśmy, jak sobie z pandemią radzi rząd, jakie są dyrektywy wychodzące z Ministerstwa Zdrowia. Patrzyliśmy też na to, co się dzieje na innych rynkach. No i faktycznie gdzieś tam w okolicy początku wakacji powoli zaczęliśmy wracać na plan. Próbowaliśmy wtedy robić to, ograniczać ilość osób biorących udział w scenach, likwidować sceny ze statystami. Oczywiście dezynfekcja, maseczki. Potem wprowadziliśmy też testy. Ten temat do dziś nie jest ogarnięty. Znaczy ciągle, no jak wchodzimy na plan, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy praca przebiegnie zgodnie z planem, że skończymy produkcję w danym terminie. I to niezależnie od tego, czy testujemy częściej czy rzadziej, no zawsze to się gdzieś tam wiąże z ryzykiem i z przestojami. A czy są produkcje, z których ze względu na pandemię musieliście zrezygnować? No albo takie, na które pomysł powstał dopiero w czasie lockdownu i realizowaliście je już w zupełnie nowej formule? Zrezygnowaliśmy z realizacji filmów fabularnych, które mieliśmy zaplanowane na zeszły rok. Jednym z nich była komedia romantyczna, więc jakby do tego wszystkiego, o czym mówię, dochodzi jeszcze taki aspekt realizowania komedii romantycznej, czyli scen, kiedy bohaterowie muszą pokazać pewnego rodzaju intymność, chęć przytulania się, pocałunki. No, wydawało nam się, że to się gdzieś, ten lęk, naturalny przecież lęk, że to nam się przeniesie na film, że to nie będzie wyglądało prawdziwie. No, nie mówiąc już o tym, że oczywiście nie chcieliśmy tych aktorów narażać, a przecież no, nawet wykonanie testu nie jest stuprocentową gwarancją, że nic się nie wydarzy. Natomiast jeżeli pan pyta o to, czy ta pandemia nas zainspirowała do tworzenia jakichś fabuł dotyczących pandemii, ja muszę powiedzieć, że jestem absolutnie przeciwnikiem podnoszenia tego tematu. Myślę, że jak już wyjdziemy z tej pandemii, to nie będziemy chcieli o niej pamiętać, nie będziemy chcieli straszyć się kolejnymi thrillerami, które będą pokazywały scenariusz tego, jak świat staje w miejscu ze względu na pandemię, no bo to przeszliśmy. Mam wrażenie, że będziemy chcieli przede wszystkim bawić się i oddychać. Panie prezesie, produkujecie w ATM masowo oglądane polskie seriale, takie jak Ojciec Mateusz, Pierwsza Miłość, Świat według Kiepskich, Lombard, a jednocześnie macie na koncie produkcję dla Netflixa, jak W głębi lasu. I to jest taka dywersyfikacja, którą macie zamiar utrzymać w zakresie treści, czyli takie masowe rzeczy do telewizji linearnej i też nie jakieś dla wąskiego grona, ale bardziej droższe i bardziej prestiżowe projekty dla serwisów VOD.
Tak, oczywiście kierunek premium i własne produkty fabularne to jest ten kierunek, który od kilku lat anonsujemy jako nasz priorytet, no i mam nadzieję, że już niebawem będę mógł ujawnić kolejne projekty dla nowych nadawców VOD, którzy na świecie się pojawili i bardzo aktywnie działają, a do Polski z nowymi zamówieniami jeszcze nie trafili. Natomiast sama koncepcja dywersyfikacji, sama koncepcja tego, że jako producent jesteśmy i chcemy być studiem, czyli zaspokajać wszystkie potrzeby, realizować programy dla bardzo różnej widowni, no jest dla mnie osobiście bardzo ważna i uważam, że jest największą zaletą ATM-u. To się sprawdza praktycznie na każdym polu. No, zatrudniamy różnych ludzi, różnych producentów o różnych możliwościach i różnym temperamencie i dzięki temu, że produkujemy z jednej strony seriale typu scripted docu, które są najlepiej oglądanymi pozycjami w telewizjach takich jak Czwórka czy Puls, a z drugiej stoimy za sukcesem Netflixowego W głębi lasu, który no bądź co bądź też był wyzwaniem, bo był adaptacją prozy Cobena i wiązał się z udziałem w pracach literackich samego autora. To było wyzwanie. 3 sezony Watahy, która no wydaje mi się, że jest najbardziej ikonicznym, najbardziej utytułowanym i szeroko dystrybuowanym także poza Polską serialem HBO, no to też jest nasz ogromny sukces. No ale to też jest właśnie przejaw tego, że jesteśmy w stanie adresować potrzeby każdej widowni. Jeszcze jest jeden aspekt, o którym chciałbym powiedzieć. My mamy trochę na polskim rynku problem z rzemiosłem. W ogóle europejskie kino, no w dużej mierze polskie też, wyrastało z takiego pnia kina autorskiego. Więc jeżeli już przechodzimy do tej półki premium, czy do filmu fabularnego, no to często mamy do czynienia, trafiają do nas scenariusze, które powiedziałbym, no nie trzymają się takich podręcznikowych reguł. Gdy rozmawiamy o tym ze scenarzystami, no to okazuje się, że oni są przekonani, że to, co tworzą, to jest wyjątkowe, jest ekspresją jakiejś tam ich wyobraźni i nie powinno podlegać żadnym regułom. Wydaje mi się, że to nie jest tak. Żeby złamać reguły, najpierw trzeba je znać, więc często stosujemy no, nawet tego typu działanie, że jeżeli mamy zdolnego scenarzystę, w którego wierzymy i wierzymy, że będzie w stanie za jakiś czas napisać projekt premium, to najpierw przepuszczamy go przez napisanie 100 odcinków scripted docu. I proszę mi wierzyć, że jeżeli ktoś musi pracować w takiej dyscyplinie, gdzie może się posłużyć tylko ograniczonym zestawem aktorów, ograniczonym zestawem lokacji, często w przypadku scripted docu musimy sięgać po aktorów nieprofesjonalnych, czyli trzeba bardzo wyraźnie rozpisać emocje, bo ci aktorzy nie zagrają, nie powtórzą tekstu. I to jest fantastyczna szkoła, która powoduje, że ktoś, kto ma już za sobą właśnie takie 100 godzin pracy w tym reżimie, zupełnie inaczej patrzy, zupełnie inaczej podchodzi do reguł gatunkowych w momencie, gdy przechodzi półkę wyżej do prime time'u telewizji, powiedzmy z pierwszej czwórki, czy potem do premium. Więc wydaje mi się, że to nie tylko potrzebne jest nam jako dywersyfikacja taka biznesowa, która sprawia, że gdzieś tam mamy tą solidną nogę typu seriale, które są na antenie od 20 lat, jak Kiepscy, czy niemal 20, Pierwsza Miłość. Taką dywersyfikację po różnych kanałach, bo praktycznie pracujemy z każdym graczem na rynku, ale również jest to właśnie bardzo istotne, jeżeli chodzi o taki rozwój, kształcenie ekip i twórców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Andrzej Muszyński, prezes ATM Group. Dziękuję bardzo.